Oswald tak stanął, położył ręce na ramionach, zrobił groźną minę. Ja tak leżę na ziemi, tam szarlotkę. Panie Oswald, pan nie uwierzy, wszystko się to zaczęło walić, kawałek szarlotki złapałem. Tyle tylko się udało uratować. Hobbity. A utrapienie z wami. Co przypadek. Za mną. Szkoda gadać po prostu, szkoda gadać. A ja wam ufałem. Gdybyś mnie zapytał, to powiedziałbym mi, że to błąd za nich ręczyć. Znaczy, wiedziałem, ale próbuję ich trochę naprostować. Jak Oswald się odwraca, to ja daję do Ebo kawałek tej szarlotki. Jak to patrzysz, nie? Pyszna. Ja się odwracam, tak przechodząc obok, strzelam go tak w potylicę. Warto było. Ja szybko zjadam drugi kawałek, jeszcze biorę garść malin. Tych skrzeka, co wcześniej. Nie, no bo zakładam, że tam leżą, trochę mali leżą, leżą w jakiejś miejsce. To ja taki szajnie. Słuchaj, to ja tak staję, żeby Oswald niczego nie widział, wiesz, tak. To tutaj ta biblioteka. Te. Książki, regały, no zgadzałoby się. Faktycznie, prowadzi was do pomieszczenia, które po prostu ukryte jest w kubaturze budynku. Jedyne wejście prowadzi właśnie do niego przez spiżarkę. Mówię ci, spiżarnia jest najważniejszym punktem domu. I wprowadza was do ciemnego pomieszczenia. On zapala świece, zapala kaganki i widzicie po prostu, że na rozchodzi się. Wszystkich ścianach ułożone są księgi. Niektóre wyglądają na bardzo stare, inne na trochę nowsze. Mnóstwo przeróżnych tytułów. Cóż, faktycznie zebrałem pewien zbiór. Oddaję go w wasze ręce. Szukajcie, czego potrzebujecie. To co, wszyscy też testujemy szukanie? Mhm. Ja rozpalę w kominku, ponieważ w tym miejscu znajduje się również kominek, który prawdopodobnie jest pod ten sam komin podczepiony. Ja już mam brać pierwszą z brzegu książkę, ale tak patrzę na gromiący wzrok Oswalda. Tak. Wycieram najpierw ręce i dopiero zabieram się do przeszukiwania regałów. Mhm. Naprawdę, książek jest tu mnóstwo. O przeróżnej tematyce, historii krain, pieśniach, książek z zagadkami. Z czujności to jest, czy z czego? Z czego chcesz, bo to może być albo szukanie, jeśli szukasz tytułu. Ja spróbuję na przykład z wiedzy, zakładając, że na przykład wiem, w jakich książkach tego szukać. Jak najbardziej. No ja spróbuję z zagadek, może znajdę jakiś klucz, w którym on... Możemy, bo generalnie tu jest też opisane, jaka jest mechanika takich testów drużynowych, to po prostu się wybiera jedną postać, która najlepsza jest w tym, a reszta może udzielić wsparcia na zasadzie wydania nadziei. Zróbmy tak. Czyli możemy dać dodatkowe kości. Może ja z wiedzy będę się zastanawiał razem z tobą. Ja bym skorzystał z twojego punktu pomocy, we dwóch usiądziemy. To tak nie działa, bo ja musiałbym wydać nadzieję wtedy. Ale hobbity mają znacznie więcej nadziei. No ja mam 14. Ja mam 9. Ja mam szukanie całkiem dobre, więc teoretycznie mogę używając swojego szukania wesprzeć ciebie, bo po prostu przeszukuję, wiesz, jestem też bystro oki, więc ja mogę tam po prostu... A zresztą ja widziałem tą książkę, więc ja po prostu mogę na regałach spróbować wypatrzyć tą książkę, którą... A ile masz tego szukania? Trzy kostki? Nieważne, po prostu możecie każdy szukać na własną rękę, albo... Nie no, grupowo to zróbmy jedną. Generalnie to działa w taki sposób, że ja... Mogę wydając nadzieję dać mu kostkę, ale ja mogę tylko wydać nadzieję i muszę uzasadnić mistrzowi gry, jaką umiejętność używam. Nie mogę na przykład użyć wiedzy, bo mam zero, więc ja nie mogę powiedzieć, że ja buduję wiedzę i ci pomagam, bo mógłbym wtedy powiedzieć, ty nie masz żadnej wiedzy, więc jakby się do tego nie dodać. Okej, ale jeżeli szukasz książki, którą już kiedyś widziałeś i jesteś bystroki, to za jeden nadziei weźmiesz sobie nawet dwie kości. Ja bym to uznał. Okej, okay, a my możemy pomóc też, tak? Ty robisz test, bo się nadajesz do tego najlepiej, ale my uzasadniamy, jak ci pomagamy. Ja pomagam ci po prostu, próbując znaleźć tą właściwą książkę, daję ci dwie kostki za jeden mój punkt nadziei. Opisałeś, jak ta książka wyglądała, sięgnąłeś pamięcią. Jestem koło ciebie, po prostu próbuję też tam wskazać ci, który... Bardzo ochoczy, więc każdą po prostu, wiesz, to ta. A który umiejętności wykorzystujesz? Jak myślisz? Torgonie... Szukania chyba. To raczej jakaś historia będzie na pewno związana z
przeszłością twojej krwi. To wysoce prawdopodobne. Ale powiem szczerze, mnie ta przejażdżka tutaj bardzo zmęczyła. Więc ja po prostu zostawię was z książkami, a sam rozsiądę się tam przy kominku w fotelu. Mhm. I odpocznę. Bo ja nie mam punktu, który mógłby mi pomóc. Mhm. Więc zostawię was po prostu ze szperaniem w tych tomiszczach. Masz dwóch hobbitów. Ochoczych i spostrzegawczych. A mi daj się zdrzemnąć. Oczywiście. Odpocznij. Faktycznie. To była męcząca podróż. No dobrze. Sadoku, to jak ten grzbiet mniej więcej wyglądał? Przyglądaj się, jeżeli możesz. Wydaje mi się, że to chyba ta sekcja tam u góry, z lewej strony. Takie starsze księgi. Ta wielkość i ten kolor, wydaje mi się, że on by pasował. Wyciągnijmy tamto. Nie wspinaj się tam! Nie tak wysoko! Ebo właśnie wiesz, jak... Sadok, to ta? Nie? A ta? Ta? Chyba ta! Na dół! I idę we wskazane miejsce, gdzie oni tam mówią, że... Bardzo dużo. Plus magicznych sukcesów widzę, że jest trochę. Łącznie jest... 18, 20, tak, 25, 34 z trzema wyjątkowymi sukcesami. Zmarnowany rzut. To było na szarlotkę trzeba było. Nie wszystkie rzuty muszą wchodzić na obrażenia. Niektóre mogą wchodzić na szukanie książek. Bez sensu. Za te dodatkowe specjalne sukcesy możesz jakiś... Teoretycznie, bo może nam jakiś dodatkowy lore sprzedać. Przepis na szarlotkę. Posłuchajcie. To ja oddaję jedno, przepis na szarlotkę Ebo, ale poczekaj, naprawdę. Drugi chciałbym w takim wypadku na informację o klątwie związanej z tym, co nęka ziemię, możliwe, i w jaki sposób zaradzić plonom. Mhm. I chciałbym trzeci sukces wykorzystać na to, że wśród rzeczy, które zbierałem wśród tych krain, jak podróżowałem, mam odpowiednie komponenty, żeby przekazać wiedzę, jak uratować ziemię tutejszą. Dobra. Zacznijmy może jakby po kolei. To na grubo jednym rzutem rozwiązać fabułę całej sesji. Spokojnie, mam plan na to, jak mu nic nie powiedzieć. Słuchaj, lepiej wziąć więcej, próbować, a ile ci tam jest gry, to już... Przesuwamy okno Overtona. Tak. Więc może po kolei. Zacznijmy od tego, że faktycznie wspomnienie, pomimo tego, że działo się już naprawdę jakiś czas temu, pozostało żywe w twojej pamięci, może przez to, że musiałeś tak szybko uciekać z tego sadu. Zawsze ekstremalne przeżycia. Zapisuje się w pamięci mocniej. Więc zapamiętałeś tę książkę dosyć dobrze i bardzo szybko udało się wam znaleźć odpowiedni tom. Nazywa się ta księga o Królestwach Północy i opisuje ona historię okolic Annuminas. Bardzo bym prosił, żeby może przeczytać to, co tam jest napisane. Wielkie miasto Annuminas leży w gruzach od ponad 2000 lat. Znajdowała się tu oni stolica północnego królestwa, ludzi z zachodu. Porzucono ją. Gdy Dunedainowie przenieśli siedzibę na wschód, do Fornost Erain, zębate resztki murów miasta od stuleci rzucają długie cienie na brzeg jeziora Evendim, niczym kości martwego zwierzęcia o niezwykłych rozmiarach. Przez mniej więcej 50 lat po odejściu srogiej zimy doszło do ogromnej powodzi. Wody jeziora Evendim, jeziora zmierzchu, wystąpiły z brzegów i objęły w posiadanie większą część niegdyś dumnego miasta. Od tamtej pory w Annuminas nie bywają nawet rozbójnicy i rabusie grobów, a dawna świetność stolicy ostatecznie poszła w zapomnienie. Mówi się, że zatopione miasto skrywa w sobie jeszcze wiele tajemnic, ale nikt o zdrowych zmysłach się tam nie zapuszcza. Po powodzi, gdy wody jeziora Evendim się podniosły, większość pozostałości Annuminas znikło w głębinach. Tylko raz do roku, gdy jezioro opada na zimę, najwyższe dachy miasta wyłaniają się na powierzchnię, ale jedna wieżyca jest tak wyniosła, że wznosi się nad wodami przez cały rok. Strażnicy północy nazywają ją wieżą zachodnią. Stoi na końcu dawnej przystani, spoglądając na zachód.
port dawno pochłonęła woda i do budowli można dostać się wyłącznie łodzią albo krocząc po lodzie, który ścina tafle mroźną zimą. Mówi się, że kto wespnie się na szczyt wieży i spojrzy na brzegi jeziora Evendim w gwieździstą, lecz bezksiężycową noc, posłyszy płonącą nad zwierciadlaną taflą pieśń, bezbrzeżnie smutną, ale i zachwycająco piękną. Następnie kątem oka dostrzeże widmowe okręty o wysokich masztach, które zmierzają do dawnej przystani, ale nigdy jej nie sięgają, rozwiewając się i znikając we mgle otulającej jezioro Evendim. Ponadto, jeden z was, wertując znajdującą się na końcu kronikę, natrafia na taki oto wpis. Sukcesów. To ja myślę, że oddam któremuś z was. Na ja dole. Tam kitram, znaleziony, patrząc, czy Oswald nie patrzy, znaleziony przepis na Sherlocka. Stronę. Uznaje się Hala, syna Harlina Sanumina z elitarnej kompanii Nietoperze, wyjętym spod prawa i ściganym z woli króla. Winny jest morderstwa swego dowódcy, straty honoru oraz tchórzostwa. Ostatni raz widziany, gdy uciekał barką na południe z nurtem rzeki. A z kiedy ta notka? To pochodzi z kroniki, jaką odnaleźliście. Ma datę. To się 1000 z kawałkiem lat temu. Słyszałeś, Targonie? Odmykam jedno oko. Dobrze. Nie będę czytał jeszcze raz. Spójrz tutaj. Przyjmiemy, podaję, że jakby przewertowanie tej książki dalej, to zajęło wam trochę czasu, bo to nie było tak, że od razu wiecie, tylko musieliście poczytać, powertować, dyskutowaliście w tym czasie między innymi ze sobą. Do rozmowy też od czasu do czasu włączał się Oswald, gdy wspomnieliście jezioro Evendim i Annuminas, mówiła: jezioro, byłem kiedyś nad tym jeziorem. Choć nie odważyłem się wypłynąć. Jezioro umarłych, można by rzec. Tafla prawie zawsze jest idealnie gładka. Wzgórza, które znajdują się obok, wiecznie rzucają cień na jezioro. I te mgły. O tej porze roku jest ich mnóstwo. Wpycham sobie kawałek ciasta. A czy noc była gwieździsta i bezksiężycowa? Była. Najbardziej gwiaździsta, jaką w życiu widziałem. Pamiętam, strażnicy, którzy mnie odwiedzają, przenosili ze sobą opowieści. Wspominali o okrętach, które żeglowały po tych jeziorach. Wspominali o nawigatorach i latarnikach, którzy przyświecali sobie w ciemne noce, żeby odnaleźć drogę na tych wodach. A jak myślisz, co oni jedzą na tych upiornych okrętach? Sadok na chwilę się zamyślił. Historii o dawnych czasach, podróżach i tajemnych mocach sprawiły, że gdzieś myślami odpłynął. Nabijam fajkę fajkowym zielem wyciągniętym z plecaka i tak na chwilę jakby wyrwałem się z tego zamyślenia. Mówię, co mogą jeść? Ryby suszone? Może śledzie, szprotki, okonie? Boisz się, że on nie skończy. Posłuchajcie, i tak mieliśmy udać się w pobliże Annuminas i jeziora Evendim, bo tam mieszka mój brat Bainion oraz z żoną Arin, która mogłaby pomóc naszemu elfiemu przyjacielowi z leczeniem jego rany. Tak czy inaczej, musimy udać się w tamtym kierunku. A znaleziony przez was tekst po prostu to potwierdza. Dobrze, dobrze, Łaziku, ale ty, panie Oswald, a o tej latarni to co to było? No, opowiadali strażnicy, że na każdym okręcie znajdował się człowiek, który stał na dziobie i z latarnią w ręku oświetlał drogę okrętowi. Ta latarnia podobno rozświetlała ciemności i dzięki temu okręty mogły nawet w najgorszych warunkach i w największej mgle zawsze bezpiecznie zawinąć do portu. Widzicie, jak Ebo przebiera nogami. Kto ma
Gdzie jest kołczan? Ty go masz wciąż chyba. Wyciągam z plecaka. Ja biorę ten kołczan tego. Obracam. Latarnia, zobaczcie, latarnia. Jest na kołczanie, z jednym symbolem jest gość mający latarnię. Widziałem ten symbol już wcześniej. Tak? Gdzie to widziałem? Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że widziałem. Gdzie no? No w gospodzie, pamiętasz? Były urodziny szwagra, cioci. Od strony wujka wtedy, no. No ale ja z tych wyślach do gospody niewiele pamiętam zawsze. No po prostu ty mi te nalewki podajesz, ale... Latarnik się nazywała przecież ta karczma. Ale co teraz będziemy potrzebowali do... Jest tam drewniany posąg. Faceta, który trzyma latarnię i on wygląda dokładnie tak jak ten tutaj na tym. No nie pamiętasz. Ale w Shire? No to wtedy, co żeśmy testowali ten bimber. Ebbo! W Stadl dokładnie. No nie u nas, w Stadl. A wtedy. Widzicie, że on jest bardzo podniecony, a gada dość od rzeczy. Tak. Ebbo, ogarnij się. Co masz na myśli? No przecież mówię. Gdzie był ten cholerny posąg? W Sadl. W Sadl. Tak, jest. W karczmie. Gospoda, latarnik, tak. I w jednej z tych gospód, tak jakby z części ściany jest taki, no posąg i on, ja myślałem, że tylko taki wiesz, no, kinkiet świetnie ozdobny i tak dalej, ale to jest dokładnie taki sam facet, trzyma latarnię. Ebbo, jestem pod ogromnym wrażeniem twojej pamięci. Szczególnie, że raczej nie byłeś trzeźwy na tej imprezie. No, dlatego też wcześniej tego nie skleiłem, nie? Kiedy wy rozmawiacie, ty czujesz, jak w pewnym momencie cierpnie ci skóra. Czujesz chłód przeszywający twoje ciało, pomimo tego, że w pomieszczeniu tym za bardzo nie ma okien, a ogień w kominku bucha. Widzisz, jak cienie na ścianie zaczynają się przesuwać. Przepraszam, ja muszę odpocząć. Chwilę usiądę. Tak osuwam się do tyłu, siadam w tym fotelu, rozglądam się. Jasny szlag. Galdor, może fajkowie ziele? Galdorze, co się dzieje? Latarnia. Twoi towarzysze otoczyli cię półkolem, próbując zobaczyć, o co ci chodzi. I wtedy twoje oczy rozszerzają się z przerażenia, kiedy widzisz, że za plecami twoich kompanów nagle z pomiędzy cieni wyrósł upiór, którego widzieliście już wcześniej. Wbił w ciebie nienawistne spojrzenie i wyciąga ręce w twoim kierunku. Odule na Doriach! Zrywam się, półprzytomny, i wyciągam w waszym kierunku miecz. Przystawiając do waszych gardeł, tak się przynajmniej wam wydaje. Odskakuję. I odruchowo tnę przed siebie, oszołomiony tym, co widzę. Ja wyciągam też miecz, ale tak by... Jak on raczej tnie nad wami. Wystraszam, ale tak by... Tak. Zróbmy tak, przetestujmy sobie na razie twój atak w takim bądź razie i przejdziemy resztę już do inicjatywy całej drużyny. Zobaczymy, jak dobrze przeszło ci. Ja myślę, że jestem w szoku i idę absolutnie w tym momencie w ruchu, to jest zapalczywym w pełni. Rzucam się na niego. Dodaję jedną kość, tak. Tak. Czyli mam... O, to jest ciekawe. Niestety mam oko Saurona. To automatyczna porażka. Nie. Automatyczna porażka jest wtedy, kiedy jesteście przygnębieni. O, okay. Obecnie oko Saurona to po prostu zero. Jasne. To i tak tym sposobem... Zero. Po prostu ta kość liczy się za zero. Absolutnie nie odnoszę sukcesu. Myślę, że kiedy uniosłem miecz, rzuciłem się przed siebie, to przeszył mnie ból piorunujący, upuszczam swoją broń i opadam na kolana, na wysunięte dłonie tego upiora. Wy odpadacie na boki i po prostu widzicie, jak elf klęczy prosto przed zjawą, którą widzieliście wcześniej. I teraz właśnie was zapytam o postawy, które przyjmujecie. No i poprowadzimy resztę tury. No dobra, to ja widząc w jakiej sytuacji jest elf, po prostu... zaatakuje zjawę.
Pluję sobie w dłonie, wyciągam topór, chwytam go oburącz i nachylając się jak byk, wchodzę w upiora. A w zapalczywej postawie, w postawie tak? zapalczywej. Dobrze, postawa zapalczywa, chłopaki? Ja postawa ostrożna. Ja trochę przerażony tym zrywem, zrywem Galdora. Tracę trochę rezonu, ale absolutnie nie mam zamiaru tutaj się wycofywać. Poza tym jestem obecnie w posiadaniu bardzo ważnych informacji i nie mogę tak szafować własnym życiem, więc tym razem przyjmę postawę wyważoną. Okej. Okay. W takim bądź razie rozpoczniemy od strażnika. Dobrze. Więc ja zamachując się toporem wyprowadzam cios, starając się uderzyć w przeciwnika i mamy 8 czeblade. Brakuje mi jednego oczka. No niestety, pomimo tego, że bardzo szybko odzyskałeś rezon i złapałeś swój topór, potężne uderzenie przeszywa powietrze koło zjawy, która schodzi z linii ataku, a ostrze, które trafia w drewnianą podłogę, tylko wyrzuca w powietrze drzazgi. Jasny szlak. A broń na chwilę pod siłą ciosu grzęźnie w drewnie. Postawa wyważona. Tak. Ja patrząc na bezsilność ataków moich towarzyszy, skorzystam z... W postawie wyważonej mogę wykonać jakby zadanie bojowe, zagrzewaj do boju. Tak, możesz albo wykonać atak, albo tak, zrobić ja bym chciał zagrzewać do boju, krzycząc... Galadorze, to na pewno Eru postawiło cię na naszej drodze. To nie jest przypadek. Jesteś nam potrzebny, nie poddawaj się. I teraz tak, to jest test na inspirację. Tak. Ja widzę, że ty masz inspirację wzmocnioną, tak. Więc bierzesz 2 12. I mam 2. Tak. Dwie te zaznaczone. Czy jakąś wydajesz nadzieję? Nie wydajesz, wydajesz, nie wydajesz. 15. A wiesz co, wydam jeden punkt. Okay. Masz tam 8, ile tam 18 powinno wyjść z 3 kości średnio? Czy 16? 16. Z trzech samych kości 9 z 6. Nie. Masz 12 plus 3 kości, masz 9. Dwie 12. To ja mam jeszcze to z tym. Ja to już z tym trochę... 6 plus 9, 15. No jest spora szansa, że zdajesz, bo masz jeszcze ułatwienie. 9, 2, tak, udaje się. A, miałbyś przebicie. Ale... Zabrakło. Miałbyś przebicie, bo już to na umiejętność, nie na atak. Ale on ma ten mieczyk niechybny. W sensie ale mówię, że gdybyś zdecydował się zaatakować. Atakowy, no tak. W każdym razie, twój okrzyk rozchodzi się echem po tym niewielkim pomieszczeniu, sprawiając, że wszyscy jakoś bardziej zwarliście szyki. Z tego co widzę, nie ma tutaj żadnych specjalnych sukcesów. Niestety. A więc zagrzewanie do boju w następnej turze będzie dotyczyło tylko postaci, które będą działały w postawie zapalczywej. No. Okej. Okay. I zostaje nam Sadok. Zanim... Sadok, widząc co się dzieje, widząc, że najbliżej i najbardziej w zwarcie rzucił się Targon, to ja próbuję, chwytając moją tarczę, rzucić cię tak, żeby móc ciebie osłonić, bo podejrzewam, że możesz być kolejną. Czyli chciałbyś wykonać akcję specjalną. Chcę zrobić akcję specjalną, tak, ochrona i wydam jeden punkt nadziei. Będę próbował Targona ochronić. Ja się rzucę z taką tarczą, która wygląda jak pokrywka od rondla. No i udało się. Udało się, ale też bez żadnych specjalnych sukcesów. Okej. Okay. Czyli jedną kość mniej będzie miał dużo ataków przeciwko. Tak, będzie miał jedną przeciwko kość mniej tobie. Przeciwko, tak, przeciwko, tak. Przeciwko Targonowi. Upiór natomiast jest w tym momencie bardzo mocno sfokusowany na elfie. Więc Galdorze, on będzie próbował wyprowadzić swój atak przeciwko tobie. Widzisz, jak on wyciąga w swoim kierunku swoje palce, widzisz pazury. Widzisz, jak stwór mieni się, to jest wyraźniejszy, to niknie w ciemności pomieszczenia. I sprawdźmy. Ty działasz w postawie zapalczywej, więc on dodaje jedną kostkę. Tak. Powiedz mi, jaka jest twoja obrona? Moja obrona... To jest gdzie rozrzut? 17.
17. Możemy pokazać. Tutaj. Tak. Tak. 17. No to sprawdźmy. No weszło. Weszło i do tego wszedł również magiczny sukces. Celny atak? Specjalny sukces. Celny atak. To podnosisz o 2 oczka wysokość swojej 12. No to, to mi niewiele daje. To mi niewiele daje. Widzisz po prostu, jak zjawa wyskoczyła w twoim kierunku, a jego widmowe palce wpijają się w twoją klatkę piersiową, sięgając właściwie, powiedziałbyś, że twojej duszy. Czujesz lodowate zimno, które przeszywa twoje ciało. Kiedy zjawa patrzy w twoje oczy i uśmiecha się złośliwie. Ja krzyczę. Właściwie z moich ust, mimo że chciałbym krzyczeć, nie wydobywa się nic przez chwilę. Próbuję złapać oddech, ale się duszę. Próbuję pochwycić także bestię, ale moje ręce gdzieś pewnie przenikają przez niego. A jedynie w myślach mam wizję tego, jakbym pragnął znaleźć się w szarej przystani. Opuścić to całe miejsce, jak ze mnie uchodzi cała radość, która chwilę temu znowu się pojawiła w moim sercu. Ból jest nie do wytrzymania. Odpisz sobie, proszę, 5 punktów wytrzymałości. I rozpoczynamy kolejną turę. Powiedzcie mi, jakie przyjmujecie postawy? Zapalczywą. Zapalczywą. Ja już teraz też. A, przepraszam, a jak długo działa ten mój... Przez następną rundę. W tej rundzie. Czyli teraz. No, teraz. Gdybyś chciał, żeby następny działało, to musiałbyś wykonać... Powtórzyć inspirację. A, no ja próbuję się chronić. Okej, okay. Jasne. Mogłeś też wykonać wcześniej, jak zostałeś trafiony, akcję wycofania się. I w tej sytuacji straciłbyś tylko połowę punktów wytrzymałości. Tak. Ale zamiast musiałbyś poświęcić całą obecną rundę na odzyskanie postawy. Następnej rundzie. No tą, którą w tej chwili jesteśmy, tak? Tak, bo to byś zrobił w tamtej. Czyli to jest generalnie taka mechanika. Robisz pas na następną turę, tak jak w Zewie Cthulhu to jest dive for cover. Tak, i to działa bardzo podobnie tutaj. Czyli jakby dostajesz tylko pół obrażeń, ale w następnej rundzie wiesz, że nie wykonasz żadnego ataku, ani żadnej specjalnej akcji, tylko będziesz starał się odzyskać rezon. Ja myślę, że rzeczywiście zostaje tak, jak jest, okay. W sensie, że nerwowo ręką będę próbował sięgnąć po ten miecz i odciąć te dłonie, które przytrzymują mnie. W postawie? Jestem w ostrożnej postawie, chroniąc swoją duszę. Okay. Dobrze. To brzmi jak plan. Dobrze. No to cóż, panowie, rozpocznijmy od postawy zapalczywej. Kto z was chciałby zadziałać jako pierwszy? Takie wściekłe warknięcie wydobywa się pomiędzy ściśniętych ust strażnika. Wyrywam topór wbity jeszcze chwilę temu w deski podłogi. Drzazgi rozsypują się dookoła, kiedy ostrze unosi się do góry i po raz kolejny z głośnym świstem tnie powietrze, starając się trafić upiora. Dobra, tym razem bez cyrtolenia, dodatkową kością z inspiracji, dojedźmy tego upiorka. No niech cię krew na miejscu. A wziąłeś sobie tam jedną kostkę do tego? Ja wziąłem, ale... Ale z okiem Saurona to wiesz. Znowu zabrakło mi jednego oczka. To chyba tylko... Z okiem Saurona zabrakło mi jednego oczka. To i tak jest nieźle. To chyba buduje... Te łaziki to się do niczego nie nadają. Twoją frustrację i gniew w tobie narasta, kiedy kolejne uderzenie, które powinno rozpłatać tego upiora na pół, ze świstem przecina powietrze. Coż za niefart. A może tak ma się stać? Ej, dobrze, w ciebie nie trafiłem, nieszczęsny elfie. Ja, który byłem najbliżej Targona, rzucam się następny. Wydam też jeden punkt nadziei w tej sytuacji. I mam jedną kostkę od ciebie, tak? Tak. O, to już lepiej. O, specjalny sukces. Plus jeden specjalny sukces. Czyli 10... 20, to wystarczy, żeby go trafić. I na co mogę ten specjalny sukces wydać? Na przykład na potężne uderzenie. Chyba, strona chyba 99. Tak. Co oznacza, że będziesz mógł do wartości swoich obrażeń dodać wartość swojej siły. Ty walczysz mieczem, tak? To jest spektakularne, ale...
może być potężny cios, tak? Może być celny atak. Przy mieczach to byś plus 2 dodał do kostki działania. Czy to co by niczego wystarczyło? Nie zmienia, bo jest czwórka. Okay. Nie, plus 1, jeżeli używasz mieczy. Plus 1, to miecz plus 1. Plus tak, i plus tak. Możesz odepchnięcia też użyć. Odepchnąć, tak? I dzięki temu zwiększysz swoją obronę o plus 2. Użyję potężnego ciosu. Czyli dodatkowo dodaję 2 punkty. Moja siła nie jest spektakularna, ale to są dodatkowe 2 punkty, więc w sumie 5 punktów obrażeń. Okej. Okay. Zdejmuję. Dobra. Zatem wpadasz i wymachujesz twoim mieczem i okazuje się, że twój cios odróżnieniu od ciosów strażnika jest celny, widmo zasyczało, a wy czujecie, jak w pomieszczeniu zerwał się powiew powietrza, który sprawił, że ogień w kominku zafalował i sprawił też, że zwróciliście uwagę na Oswalda, który po prostu jako stary człowiek, on wtulił się w kąt pomieszczenia i stara się nie brać udziału w walce, choć widzicie, że próbuje coś krzyczeć, ale nie jesteście w stanie dosłyszeć, co się dzieje na razie. Ja jak trafiłem tego, te widmo i czuję, że mój mieczyk gdzieś trafił to bezkształtne ciało, to tylko tak wam: Ebo, mam go, dobij! Bohater. Odsuń się, łaziku, zostaw to nam, my się nimi zajmiemy. Ja jeszcze jeden punkt nadziei bym... Skończ się pastwić. Ale masz jeden punkt swojego... A dlaczego właśnie testujemy na przykład wojaczkę, tylko tutaj... Nie, no tutaj miecz testujesz. Bo ty testujesz umiejętności bojowe. Wojaczka jest taką zwykłą umiejętnością... Ja go trzymam. Więc ty jesteś zapalczywy, więc masz normalnie dwie kości plus trzecią ze swojej... Tak, to, no to nie wydaje nadziei. I dołożyłeś sobie, tak? Kostkę... Bez nadziei, z mojej inspiracji. Kostkę bez nadziei. Tak. Jak w moim wypadku, to była beznadziejna kostka. No, 6... No, nie. Dobraku. Niestety. Mhm. On też tak... Chciałem chyba go nadziać po prostu, więc rzuciłem się tak całym ciałem z tym mieczem wyciągniętym przed sobą i przeleciałem po prostu wpadając gdzieś tam na jakieś meble stojące za zjawą. Byłem trochę zdziwiony, że tak powiem. Przecież mówiłeś, że już go mamy, miałem go tylko dobić. Dokładnie. Taka stara, ozdobna kanapa wyhamowała twój niecelny cios. Dzięki temu zamiast wyłożyć się na podłodze, po prostu odbiłeś się od miękkiej wyściółki mebla. Ja, nie mogąc go złapać, sięgam w kierunku swojego buta, wyciągając sztylet i próbuję odciąć się od tych dłoni, które mnie trzymają. Okej. Okay. Zużyłam też punkt nadziei. Dobrze. Masz tak, masz jedną kostkę mniej. Masz jedną kostkę mniej, ponieważ jesteś w postawie obronnej, ale przeciwnicy, którzy atakują ciebie, też mają kostkę mniej. Więc masz kostkę mniej. No i resztę. No i nic mi to nie dało. Po prostu siłuję się z nim dalej, czując, jak jego dłonie zaciskają się coraz bardziej na moim wnętrzu. On ma wpite palce w ciebie. Nie udało się nikomu rozłączyć was, rozczepić, więc upiór po prostu spogląda w ciebie jeszcze bardziej nienawistnie i zaczyna wyć. Słyszycie, jak w całym pomieszczeniu roznosi się gwizd. I ja po prostu wydam sobie punkt nienawiści. Wydam sobie punkt nienawiści, przez co każdy z was otrzymuje 3 punkty cienia. A możemy jakiś rzut obronny na to rzucić? Na męstwo? Wiesz co? Próbę cienia można wykonać. Próbę cienia można wykonać. Już sprawdzimy tylko, z czego dokładnie jest... z czego się ją dokładnie wykonuje. Z męstwa albo z mądrości. Możesz sobie wybrać, nie? Nie, no to chyba musisz nam powiedzieć. Bo to w zależności od... Jeśli on jest przerażający, to bym założył, że może z męstwa w tej sytuacji. Może tak być. Czyli po prostu macie kość działania oraz tyle... Oraz tyle kostek, ile macie...
I jak możemy to zbić? Czy ile rzucić? No musisz, no właśnie tam nie do końca, wydaje mi się, że musisz rzucić tyle co serce, czyli 14. Tak. W moim wypadku. Tak, tak, dokładnie. Mogę wydawać nadzieję na to? Oczywiście. To jest dokładnie taki sam test, jak wszystkie inne. Znaczy pyta pytanie... A co się dzieje, no bo teraz mielibyśmy 5 na przykład, nie, tego cienia. Jeżeli punkty cienia zrównają się z twoją obecną nadzieją, to popadacie w przygnębienie. Ale jak ja tą nadzieję wydaję, to ta też mi się zmniejsza? Tak, tak, to jest, dobra, bo jakby to jest twoja stała nadzieja, a tutaj sobie masz aktualną, nie? A, to dobra, to ja na odwrót zaznaczałem. Daj ta gumkę. Więc warto spróbować rzucić, bo jak nie wiecie... Zmienia to mechanicznie to, że jeżeli popadniecie w przygnębienie, to oko Saurona jest automatycznym failem. I jasne. Mogę z tym żyć. No ale wiesz, jak rzucisz, to jakby no, nie ma negatywnej konsekwencji, jakby, no, jak tak, nie przejdziesz tej próby cienia. Jak zdasz, to jeden zbijasz... Musiałbym naprawdę wysoko rzucić, ale... No ja też muszę... Co szkodzi? Możesz rzucić runę Gandalfa i po problemu. Ja niestety nie rzucę. I próba cienia no, rzucamy... Czyli 5. Rzucamy... Kostką działania oraz tyloma kostkami, ile masz... Ile masz męstwa? Męstwo pokażesz mi gdzieś na kartce. Masz dwa męstwa, czyli dwoma szóstkami. I muszę osiągnąć poziom wynoszący... Twoje serce. No. Podaj mi gumkę. Runa Gandalfa. Runa Gandalfa, czyli automatyczny sukces. Czyli zamiast trzech punktów tracisz dwa. Mhm. Okej. Okay. Znaczy, on się... Nie, no tak, tak przed chwilą sprawdziłem. Mhm. Zdanie zmniejsza o jeden ilość straconych punktów, a jakby miał szóstkę tutaj, to każdy specjalny sukces zmniejsza o kolejny. O kolejny jeden. Zatem gwizd i syk rozległ się w całej komnacie, mrożąc wam krew w żyłach. Ty natomiast opanowałeś się wystarczająco dobrze. Opanował się całkiem nieźle również Oswald, który złapał jedno z polan, które paliło się w kominku, i wskoczył między was, zaczynając machać tą zaimprowizowaną pochodnią, krzycząc, że upiory nienawidzą światła, i on się pląta między wami, machając tą pochodnią, dzięki czemu w tej rundzie będziecie sobie mogli dołożyć dodatkową kostkę do waszych rzutów. I słucham. I Zieloni 1000, słucham państwa. Dokładnie. Postawy, Zieloni 1000, słucham państwa. No to co, jak nadal w zapalczywej będę próbował go trafić. Mhm. I wiesz, już w tym momencie po prostu wymachuję tym toporem nad głową, plując śliną z wściekłości. Próbuję go trafić po raz trzeci. W końcu musi się udać, nie może byle hobbit być lepszy ode mnie. Na razie jest. To nie byle hobby. Nie drażni mnie. Dobrze, a reszta? Ja przyjmuję ostrożną. Czekajcie, bo zanim wykonasz rzut, to chciałbym jeszcze usłyszeć postawę. Ja postawię ostrożną. Będę próbował obronić naszego przyjaciela. Ja wyważoną i spróbuję zagrzeć do boju. Okay. Ja pozostaję w ostrożnej. Dobrze. Proszę. Jakieś przybicie albo coś. Okej, okay, teraz się udało. Jest z potężnym ciosem dodatkowo. Przebicia niestety nie ma. Okej. Okay. Czyli ile to jest w sumie? W tym momencie to jest 10... Nie, 12 punktów obrażeń. 12 punktów obrażeń. Bardzo potężny cios. Powiedz mi, jak to wyglądało, bo po ostatnim ciosie ty właściwie prawie straciłeś równowagę. Słuchaj, no to jest tak, że w momencie, w którym ja nie trafiłem w tego ugra, tak? Po prostu przez jego cieniste szaty i kształt topór przeleciał. No tak jak mówię, po prostu zamiast dać się pociągnąć tej siły, wywinąłem młyńca nad głową toporem, więc na takim łańcuchu, który mam zarzucony na nadgarstek. On zawirował nad głową na tym łańcuchu i po prostu wyprowadziłem kolejny cios, trafiając w jego zdumioną koroną głowę. Tym razem znowu rozległ się wrzask upiora, ale ten wrzask niósł za sobą zupełnie inną emocję. Niósł raczej ze sobą ból i nienawiść tej istoty, a nie przerażenie. Kto dalej? Ja. Postawa wyważona i tak. Rozumiem, próbujesz inspirować. Tak jest. Widząc cios Targona, mówię, właśnie tak, to nie może się tak skończyć. Żaden cień nie jest w stanie dorwać nas tutaj, gdzie rosną najlepsze maliny, prawda? No powiedz, że to tak się nie może skończyć. Poza tym mam przepis na tą szarlotkę, no jak nie wypróbujemy go. Nie zainspirował. No jest ten.
czy to jest Gandalfa. Automatyczny sukces, niezależnie ale, od kostek. Ale niestety bez, bez żadnych dodatkowych sukcesów. Czyli znowu mamy inspirację w postawie zapalczywej. No i zostają nam postawy obronne. Ja w tym momencie widząc, że demon, że ta zjawa ewidentnie na Galdorze się koncentruje, to próbuję po tym ciosie, który wcześniej wprowadziłem, też tarczą się rzucić i go jakby wybić trochę tą zjawę z równowagi. Twój cios był na tyle potężny, że po prostu rozłączył was, odrzucił od ciebie demona. Zjawę zmiotło. Wydam... Pamiętajcie o dodatkowej kostce od Oswalda? Nie rzuciłem dodatkową kostką od Oswalda. Od Oswalda, dobrze, to ja wykorzystuję jeszcze... dodatkową, to w takim razie nie wykorzystuję nadziei, tylko dodatkową kostkę od Oswalda. Trzeba było atakować, byłoby przebicie. Udało się. Nie ale bez żadnego sukcesu. Nie, chcę go chronić osłonić. Elfa. Tak. Masz wtedy dwie... on rzuca dodatkową kostką, znaczy jedną kostką mniej. Mniej, czyli to już dwie kostki mniej, gdyby upiór w dalszym ciągu decydował się atakować ciebie. Ja przetrulałem się do tyłu, czując powietrze, które znowu jest w moich płucach. Przykucnąłem, ściągam z pleców swój łuk, nakładam strzałę, naciągam i strzelam prosto. No, nie? Tego się nie da mechanicznie zrobić. Mechanicznie nie da tego zrobić, bo strzelać można jedynie w postawie bezpiecznej. Ale tylko. Możesz w postawie ostrożnej, zamiast wykonywania ataku, rzucić test... Boże, czego to był test? Tylko mogę strzelać w postawie bezpiecznej, okej. Tak. Ale trzeba musisz... Chroni towarzysza w postawie ostrożnej jest? Nie, możesz wycofanie się z walki. Wymaga przyjęcia postawy ostrożnej i wykonania testu. Tylko, że ja i tak zostałem oderwany od walki, powiedział Bob. Tak, tylko chodzi o to, że... Dobra, to będę w sensie, po prostu... W sensie, gdybyś zadeklarował, że będziesz chciał strzelać na swój... No, ale, ale ja nie wiedziałem, że będę mógł strzelać, to zróbmy tak, to możesz albo poderwać broń, albo po prostu zadeklarować, że próbujesz się odsunąć kawałek, żeby w przyszłej turze wziąć postawę bezpieczną. Ja się zgodzę, że tak będzie, no nie? Co będziesz chciał? To było uciekajcie szaleńcy, to było tutaj, strona 104. Powinien przyjąć postawę ostrożną, rzucić na atak. Jeżeli trafi, to wolno mu nie zadawać obrażeń, zamiast tego pierzchnąć z pola walki. No, więc jakby ja bym to użył, gdybyś chciał... Okej, dobrze, to jeszcze raz. To ja w takiej sytuacji próbuję odrzucić się jak najdalej od zjawy i sięgnąć po swój łuk w kolejnej turze, jeżeli będzie to możliwe. Okej. Okay. Natomiast teraz będę próbował się oderwać od tego, by móc działać później dalej. Okej, okay. Masz postawę bezpieczną, więc jest to możliwe. I teraz tutaj trzeba rzucić na atak po prostu. Jasne. Wtedy będziesz mógł bezpiecznie wycofać się na w miarę bezpieczną pozycję. Mamy dodatkową kość od... Tak. Tutaj. Ty nie dajesz, bo to jakby by było... Nie, ty, bo ty masz jedną mniej za postawę bezpieczną, tak. Jedną od Oswalda, więc jakby dokładnie. Rzucasz na tym. Standardowo. I ewentualnie, jeżeli nadzieję wydasz, to możesz wzmacniać. To na razie próbuję tak, jak mam. No nie. Nie no bardzo. Niestety. Absolutnie nie. Jest to bardzo słaby wynik. Upiór nie odstępuje cię właściwie w momencie, kiedy został odrzucony czołgam przez... Czołgam się po ziemi, odsuwając od niego. A on wrzeszczy i cały czas kieruje się w twoim kierunku. Uparciuszek. No więc dobrze. A może upiorciuszek? On spróbuje cię zaatakować, ma kostkę mniej. No niestety, stojący pomiędzy tobą a upiorem Sadok skutecznie osłania cię swoją tarczą i upiór nie jest w stanie cię sięgnąć. Chwyć swój miecz, elfie! Atakuj! Dobrze, widzisz, że kolejne postawy i liczę, że to już będzie... My też. Ja wchodzę w postać zapalczową, ponieważ z mojej perspektywy to wyglądało tak, jakby ten upiór zaatakował bezpośrednio mojego przyjaciela, więc ja rzucam się mu na plecy, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak będzie to wyglądało. Chciałbym się rzucić na plecy i zacząć go dźgać. Ja też pozostanę w postawie zapalczywej. To ja też przyjdę do zapalczywej. Ja w takiej sytuacji chciałbym się znaleźć w postawie bezpiecznej, jeśli to możliwe, ale niestety w takiej sytuacji pewnie muszę pozostać w ostrożnej.
Tak, musisz się najpierw wycofać. Dokładnie, chciałbym, tak, ale... To się niestety nie powiodło, więc tak. Nie masz miejsca tutaj, żeby dokładnie znaleźć się w bezpiecznej postawie. No to słucham państwa. No ja tak mówię. Rzucam no to... się na ten i no to proszę staram bardzo. Się go, mam nadzieję, że nie przelecę przez niego jak... Cały czas obowiązuje dodatkowa kostka, którą zapewnił wam Oswald. Tak, i dodatkowa kostka z mojej... Inspiracji. Inspiracji. No i tak, i dodatkowa... Ja rzucam dwoma kostkami. Jedną za zapalczywą. Jedną za Oswalda. Jedną za Oswalda i jedną za mój ten. Tak. Za co? Pana to. Nie, no ale jak za zapal... Wszyscy tutaj tak biorą zapalczywe, tak? Działanie. No, oczywiście. Tak. Oprócz ciebie. Ja tam bym brał. To może widząc ich jednak, ja też bym poszedł w tym kierunku, tak się zastanawiam. Myślisz, że zostałeś zainspirowany. Widzę, jak oni chcą walczyć za mnie. No dokładnie. Oni cię chronią, oni... Wiesz, to był taki moment, że się wycofałem i widząc ich, którzy robią krok do przodu, ja jestem za nimi, nie mogę stać z boku. Absolutnie, więc też się podrywam w takim wypadku. W takim razie mamy wszystkie postawy zapalczywe. No więc wy decydujecie o kolejności waszego działania. Jak teraz nie dojedziemy grania, to nie wiem kiedy. Jak to mówił staruszek Bilbo, nie bój żaby, Galadorze. I bij upiory. Na cztery paty. No raczej wyszło. Tak, ta, na pewno. Z dodatkowym efektem, czyli pięć. O! Nie mógł. Nie wyszło? Nie, nie wyszło, wyszło, na szczęście. I jeszcze dodatkowy efekt i... Dodatkowe obrażenia. Przebicia nie będzie, to dodatkowe obrażenia. Czyli to będzie ile? Wartości siły. Ja mam 3 obrażenia plus wartość mojej siły za 7. Dodatkowy efekt. 7. Co do czyli punkta. 7. Powiedz mi zatem, jak usiekłeś tego upiora? No więc wskoczyłem na niego. Na początku byłem trochę zdziwiony, że nie przeleciałem przez niego tak jak za pierwszym razem. No ale jak już siedziałem na nim, no to... Miecz obróciłem w tym i tak starałem się go wbijać, ale chyba może ze dwa sztychy tylko dałem. No i zacząłem znowu spadać. Myślałem, że to wymyka nam się, ale... Ja widzę, że Ebo przeleciał przez tą zjawę i po prostu leci na mnie z tym wyciągniętym mieczem. Ja tylko tak się zasłoniłem tarczą. Widmo rozwiało się. Widmo rozwiało się. Posłuchaj, strażniku. Wiele rzeczy widziałeś na traktach. Wiele, ale hobita siedzącego upiorowi na barana to jeszcze nigdy. Nawet nie wiesz, czy ktokolwiek ci w to uwierzy. Niemniej jednak... Będę do końca życia opowiadał historię w karczmie, jak hobbit dojeżdżał upiora okrakiem. Tak jest. Zostałeś bohaterem. Twój pierwszy przeciwnik został pokonany. Padł od twojego... celnego uderzenia, od twojego potężnego ciosu. No tak, no pamiątki. Oczywiście. Nieważne, kto zadał najwięcej damage, czy last hit, tak? Galdorze. KS. Opieram się o miecz. Ty jednak, mimo to, że zjawa została pokonana, w ogóle nie poczułeś ulgi. Groza, która cały czas jest gdzieś z tobą, nie opuściła cię. I mimo to, że pokonaliście, wygraliście tą bitwę, czujesz, że to nie załatwiło problemu. Czujesz, że ten upiór w dalszym ciągu gdzieś tutaj jest, choć teraz prawdopodobnie musiał gdzieś uciec, by wylizać rany. My nie możemy tutaj zostać. Narażamy Oswalda, musimy się zebrać stąd czym prędzej. No dobrze. Rozglądam się po pomieszczeniu. Panie Bricker! Nic panu nie jest? Przeżyję. Łupie mnie w krzyżu, ale szczęściem nic się nie stało. Księgozbiór cały. Całe szczęście. Wydaje mi się, że po tak przerażających tutaj rzeczach, które nas spotkały, nukuje nie przyniósłby kawałek tej szarlotki. Ebo, nie ma na to czasu. Panie Oswald, za wszystko dziękuję. Jeżeli będzie ku temu możliwość, to może się kiedyś zobaczymy. Ale tego nie wiem. Zapraszam, widzę. Zawsze będziecie miłymi gośćmi u mnie w domu. Wybacz, Oswaldzie, i do zobaczenia. Ej, hobity. Zostaw tę szarlotkę, bo... Ja sięgam do plecaka i... A niech bierze. I wyciągam tą moją skórzaną sakiewkę i wyciągam ten niebieski kwiat. Mówię, panie Oswald, dziękujemy za gościnę. Ten kwiat pan zaparzy... Rany wyleczy, sił doda.
no. Zebrane w Shire. Do wozu. Raz, raz. Dziękuję, ale mi to trzeba czegoś mocniejszego i sięga po tą karafkę bourbonu. W alkoholu też można, w alkohol wrzucić, nalwkę z tego zrobić. Dziękujemy bardzo. Dobrej powodzenia. Wychodząc, zbiorę jeszcze tą szarlotkę z półki i mrugam porozumiewawczo do Oswalda. Ja tak idei mówię, jaj, możemy pojawiać się kiedy chcemy, nie jest taki zły ten Oswald. Może wiesz. Tylko bez podbitów słychać! To co, damy się bezpośrednio do strażników, do Irin i Bainiona? To jest niedaleko... To co... Tak, to co możecie zrobić, macie jakby trzy miejsca, które możecie wybrać. Możecie odwiedzić, jeżeli chcecie, tawernę Latarnik, która znajduje się w wiosce Stadel. Ona jest nie do końca po drodze, trzeba po prostu kawałek odbić traktem. Możecie, znacie dokładną lokalizację, bo wyjaśnił Van Rohirrim twierdzy w Starym Lesie, w której on znalazł i wziął część ekwipunku. Tak, to jest Stary Las. Tak, tu jest wioska, powiedzmy tam niedaleko Bree. Albo macie dom, jak rozumiem, tak twojego brata i jego żony. Ja go nazywam bratem, on nie jest moim rodzonym bratem, natomiast jesteśmy bardzo blisko. Okay. Dobra. Moi drodzy, uważam, że powinniśmy najpierw udać się do Bainona i Irin. Czas was nagli. Czas nas goni. I ja, wydaje mi się, że jeżeli to ma pomóc naszemu przyjacielowi, to jak najbardziej. Jak najdalej tutaj od tego miejsca. Zgadza się. Ja bym się strachu tylko kawałek szarlotki, żeby na okulę nerwy. Ja wyciągam tę szarlotkę, podaję, tak ściągam tę szmatę. Bo nie wszystko naraz. Wiecie co, macie rację, ale jest coś, co jeszcze musimy załatwić po drodze. To musimy dać spokój duszy. Ta kusza i ten kołczan, który zabraliśmy, został wykradziony z ruin. Już myślałem, że chcesz się iść modlić. To nie brzmi mądrze, Galadorze, jeżeli mam być zupełnie szczery, ale to tylko ty możesz rozporządzać swoim życiem. Jeżeli uważasz, że spokój tej duszy jest ważniejszy od rany, która cię trapi, mogę poprowadzić was do opuszczonej twierdzy wskazanej przez Rohirrima. Może to uspokoi zjawę, przestanie nas gonić. No, czy ktoś z nas ma pewność, że tak naprawdę, się jej pozbyliśmy? Nie pozbyliśmy się. Może znowu uleciała tak jak za pierwszym razem. Nie wiem dlaczego, ale ja ją czuję i wiem, że jest blisko. A gdzie ją czujesz? I w tym czasie taka zjawa z tyłu. Czyli co? Jaka jest wasza decyzja? Jedziemy, rozumiem, zgodnie z życzeniem Galdora. Przez twierdzę do strażników. Nie, no nie da się w ten sposób. Musimy Nie, ale to jest po drodze. Nie, bo jest grubsza po drodze. Jest grubsza po drodze, ale trzeba będzie zjechać trochę w tą samą do stronę. Przynajmniej, tak, bo tak, jak dobrze rozumiem, to tam został zamordowany człowiek przez. Kogoś. Tego złego. Zgodnie z tym, co mówił wam Rohirrim, to on, kiedy znalazł te ruiny i wszedł do środka, znalazł tam zwłoki mężczyzny odzianego w piękną zbroję z ładnym rysztunkiem. Postanowił to wziąć i w momencie, kiedy podniósł kuszę i podniósł bełty, zmaterializowało się tam widmo, przeraził się szalenie i uciekł stamtąd. Okay. I od tego czasu tułał się po trakcie, nawiedzany przez demona. Znaczy przez upiera. Świetnie. W tej sytuacji uważam, że powinniśmy udać się wprost do opuszczonej twierdzy i znaleźć ciało nieszczęśnika, którego okradł Rohirrim. Wszyscy są za? Jeżeli... Nie słyszę entuzjazmu. Jak najbardziej. Doskonale. Masz mój miecz! To raczej kozik. Ale masz. Dziękuję. Ruszamy do opuszczonej twierdzy. Okay.